Sprzed 77 lat, kiedy Związek Sowiecki, realizując zbrodniczy pakt z Hitlerem, pakt niemiecko-rosyjski, pakt Ribbentrop-Mołotow, zrealizował jego tajną część, atakując wschodnie tereny II Rzeczpospolitej. Rozpoczęła się eksterminacja Polaków tam mieszkających, rozstrzeliwania, gwałty, morderstwa. Była to zemsta Stalina i kierownictwa Związku Sowieckiego za klęskę, jaką Związek Sowiecki poniósł w 1920 roku. Konsekwencją zajęcia wschodnich terenów było wymordowanie polskiej inteligencji, wymordowanie polskich oficerów w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Twerze, Bykowni pod Kijowem i w setkach innych miejsc kaźni na tej nieludzkiej ziemi. To wpisywało się w politykę Związku Sowieckiego wobec Polaków, bo przecież już w 1937 roku, 11 sierpnia, szef NKWD Jeżow na polecenie Stalina wydał słynny rozkaz, by wymordować Polaków, którzy w tym czasie byli na terytoriach Związku Sowieckiego. W ramach tak zwanej operacji polskiej już wtedy, w 1937 i 8 roku, wymordowano około 111 tysięcy Polaków. Tysiące, dziesiątki tysięcy zesłano na północ Syberii, do Kazachstanu i do wielu innych miejsc. Po zajęciu wschodnich terenów Polski w 1939 roku niedługo trzeba było czekać, by eksterminacja Polaków przybrała na sile. Już od lutego 1940 roku rozpoczęły się masowe wybuski na Sybir. Wobec bardzo wielu z nich, nawet najbardziej wyrachowane zarzuty były nieprawdziwe. Ginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Ten bandycki, zbrodniczy, totalitarny system w 1944 roku ponownie
zawitał na tereny Polski. Umocował władzę komunistyczną. Zdradziecką władzę komunistyczną, która przeniesiona na bagnetach Armii Czerwonej tu, pod tym czwartym rozbiorem Polski, zaprowadziła swoje porządki. I znowu, tak jak kilka lat wcześniej, zaczęli ginąć polscy patrioci. W kazamatach UB, w więzieniach, mordowani, torturowani, rozstrzeliwani, ginęli polscy bohaterowie. Ginęli ci wszyscy, którzy mieli odwagę nie zgodzić się z narzuconym siłą totalitarnym, komunistycznym ustrojem. Bardzo wielu z nich, którzy po tak zwanym odzyskaniu niepodległości dalej kontynuowali walkę, skazano na zapomnienie, skazano na wyklęcie, nazwano ich żołnierzami wyklętymi, a to byli żołnierze niezłomni. Teraz w wolnej Polsce szukamy tych wszystkich, którzy przykładem swojego życia mogą być dla nas wzorem. Odszukujemy zarówno tych, którzy wtedy zostali zamordowani, zakopani w bezimiennych dołach śmierci, takich jak na warszawskiej Łączce, ale również w innych miejscach, również w naszym województwie. Upamiętniamy, tak jak symbolicznym, narodowym pogrzebem upamiętniliśmy Inkę i Zagończyka niedawno w Gdańsku, ale również wielu, wielu innych. Pogrzeb majora Łupaszki w Warszawie. Tych pogrzebów będzie więcej. Każdy, kto zostanie z poległych odnaleziony, będzie z honorami wojskowymi pochowany jako symbol wolności państwa polskiego. Szukamy również tych, którzy żyją jeszcze, którzy często w podeszłym wieku, zapomniani, nieznani, skromni, żyją w swoich miastach, w swoich wioskach, a ich życie mogłoby być nie tylko scenariuszem dla wspaniałych filmów, ale jest również dla nas wzorem do naśladowania. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, jednocześnie wielkim wzruszeniem, że dzisiaj, tu w Grudziądzu, 17 września 2016 roku, na rynku miasta Grudziądza będziemy mogli odznaczyć jednym z najwyższych polskich odznaczeń. Krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski pana Zbigniewa Zelmańskiego. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczony został za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zasługi w służbie społeczeństwu, krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Zbigniew Zygmunt Zelmański. Prezydentowy Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowy Dudzie za to odznaczenie.
dalszym ciągu będę, ile tylko będę miał sił, aż do końca mojego życia służył ojczyźnie jak najlepiej i jak najdłużej. Serdecznie dziękuję. Teraz chciałbym się zwrócić do kochanych Szczelców. To są właśnie oni, gdzie można patrzeć w przyszłość. Bo to zapoczątkował w latach 20. na początku XX wieku Józef Piłsudski. Tworząc Strzelców od małych grup, a kończąc na pierwszej brygadzie. Chciałbym naprawdę im serdecznie podziękować za wszystko i jak będę tylko mógł, to będę ich wspierał. Odznaczając żołnierzy wyklętych, odznaczając więźniów stalinowskich, tych, których w katowniach UB torturowano, mordowano, zabijano, których szykanowano. Chcemy wskazać dla społeczeństwa, w szczególności dla ludzi młodych w Polsce i tu w Grudziądzu, przykłady do naśladowania. Patriotów kochających swoją ojczyznę, którzy swoim życiem pokazali, jak tę ojczyznę kochać należy. To jest zadanie dla nas wszystkich. Nie tylko dla tej grupki mieszkańców Grudziądza, ale również dla władz Grudziądza. Dla tych wszystkich, którzy odpowiadają za wychowanie młodego pokolenia. Zadanie dla nauczycieli, zadanie dla rodziców. Od 1050 lat jesteśmy w ramach zjednoczonej wokół chrześcijaństwa Europy. Ale będąc Europejczykami, dziedzicami europejskiej kultury, tradycji, jesteśmy również, a może przede wszystkim Polakami. Tymi, którzy tu, od zgórą tysiąca lat, nad Wisłą, a nie ma miejsc tak symbolicznych jak Grudziądz położony nad Wisłą, tu tworzą swoją państwowość, tu chcą żyć w pokoju, szanując swoich sąsiadów, ale również nie życząc sobie, by ci sąsiedzi, tak jak Niemcy czy Rosjanie w 1939 roku, wobec nas się zachowywali. Wzywam obrońców Pińska, Baranowicz, Unińca, Czortkowa, Husiatynia, Sarn, Tarnopola i Równego oraz pogranicznych rubieży nad Dzisną, Szczarą, Niemnem, Piną, Prypecią i Zbruczem, którzy polegli w nierównym boju z sowieckim agresorem. Wołam żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Samodzielnej Grupy Operacyjnej po lesie, marynarzy flotyli pińskiej, którzy polegli w obronie ojczyzny na Kresach. Stańcie do apelu! Wołuję młodzież gimnazjalną i studencką oraz harcerzy i junaków, którzy oddali życie w obronie rodzinnych miast Grodna, Wilna i Lwowa. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej i innych organów państwa polskiego, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz wielu innych nieznanych miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską!
Szymański i dla mnie to honor być tutaj dzisiaj z wami. Z tymi osobami, które pamiętają czasy wojny, po wojnie, jak się tutaj, co tu się działo. I honor dla mnie dlatego, że są, cieszę się, że są takie osoby, które kultywują tą pamięć. Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mam szansę brać udział w przemianie edukacyjnej w naszym kraju, że mam nadzieję, że dzięki tym, co się w tej chwili dzieje w Ministerstwie Edukacji Narodowej, tym, co nas czeka, coraz więcej osób, młodych osób będzie wiedziało, co się działo wtedy i będzie miało swój udział w odbudowywaniu pamięci. Tutaj w Grudziądzu, ja jestem z Grudziądzem bardzo mocno powiązana. I właśnie przed chwilą powiedziałam podaj panu posłowi, że chodziłam do takiej szkoły, która mnie nie przyprowadziła na ten cmentarz. Rozumiemy się? Nie przyprowadziła. Czyli nikomu wtedy nie zależało, żebyśmy my, młodzi ludzie wtedy w Ogólniaku, w liceum ogólnokształcącym, tutaj przychodzili i to pielęgnowali. Gdyby nie nasze rodziny, nasi dziadkowie, to wielu z nas w ogóle nie miałoby pojęcia, co tutaj się działo. Także bardzo jestem pełna szacunku dla nagrodzonego, odznaczonego dzisiaj pana weterana. Jestem pełna szacunku dla tych, którzy będą odznaczeni, mam nadzieję, niedługo. I pełna szacunku dla was, młodzieży. Naprawdę duma, że tacy jesteście. Dziękuję. Teraz poproszę państwa o złożenie pod kaplicą oficerów i żołnierzy, uczestników wojny polsko-polskiej.